Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Już teraz chcesz zostawić lajka i napisać komentarz, ale z komentarzem poczekaj do końca odcinka, bo mnie kurwa okradli. Intro. Moje konto na Steam jakiś rok temu było warte 100 tysięcy dolarów. Naprawdę. Około 100 tysięcy dolarów. Ale ja mądry jestem, ja to wszystko systematycznie opierdalałem. Wszystko, co mogłem, próbowałem sprzedać lub przehandlować. No i zostały mi jakieś resztki na Steamie, czyli 2,5 tysiąca dolarów plus minus w skinach. Do CSGO oczywiście. I teraz tak, wchodzę sobie na kont, patrzę i co widzę? Gówno widzę. 28 pozycji w ekwipunku CSGO, z tego 20 chyba 6 pozycji. To osiągnięcia, medale i tego typu gówna, które po prostu dostawało się od Valve, gdy się obstawiało na przykład naklejkami Majora. Takie coś mi tylko i wyłącznie zostało na koncie. No i myślę sobie, no nic, ojebali mnie, nie? Każdemu może się zdarzyć, ale nie. Mam skiny do PUBG, które są też warte po 60 dolarów i tak dalej, więc jak typowy Janusz Haker trafiłby mojego Steam Guarda, wbił mi się na konto i przesłał sobie to wszystko, to by zajebał skiny z PUBG również. Ale nie zrobił tego. Nie zrobił tego, bo to nie był Janusz Haker, który złamał mojego Steam Guarda. Pomijając fakt, że pewnie bym dostał powiadomienie, jakby ktoś sobie coś wysyłał. Po prostu te skiny zostały mi usunięte przez firmę Valve. Każdy handlarz, z tego co zauważyłem, został kopnięty w dupę przez firmę Valve i skiny, które kupiliśmy, otworzyliśmy ze skrzynek, czy też przehandlowaliśmy, zostały nam chamsko zapierdolone. I teraz pytanie do Was. Co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Mam się płaszczyć do supportu, czy kolejną petycję musimy pisać? Bo nie tylko ja zostałem poszkodowany. Z tego co wiem, z Pompa Teamu Nitro też stracił skiny. To co się stało, to jest straszne, bo takie 2,5 tysiąca dolarów to jest no 1/3 utrzymania organizacji sportowej. A Valve zabrało moje środki, które powinienem przekazać na wypłaty. Dlaczego? Chuj wie. Ale CSGO coraz bardziej zaczyna mnie brzydzić. A wygracie jeszcze w CS-a? Napisz w komentarzu. Ja się kłaniam nisko aż po same kule. I serio, sprawdźcie ekwipunki. Jeśli coś macie, to sprzedajcie to w pizdu. Abyście nie stracili tak jak ja. Nara.